Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie. Chór anielski śpiewa. Wyśpiewali nam chórzyści. Wracamy do świętego Mikołaja. W Polsce podarki na pamiątkę tego świętego zwykło się wręczać w dniu jego święta, które to święto później zlikwidowano. I to już jest dzisiaj tylko dzień tego świętego Mikołajki, czyli 6 grudnia. Z biegiem czasu kultura anglosaska przeniknęła naszą i prezenty dajemy w Wigilię pod choinką. Choć w wielu domach nadal wręcza się prezenty także i 6 grudnia. A to na klamce drzwi pokoju, pod poduszką, pod oknem. Napiszcie mi pod spodem, gdzie odnajdywaliście prezenty i czy nadal wręczacie i czy nadal w ogóle otrzymujecie prezenty w Mikołajki. Co do prezentów pod choinką, nie w całej Polsce przychodził święty Mikołaj. Dzisiaj być może za sprawą kultury amerykańskiej, ale kiedyś Mikołaj przychodził w Mikołajki 6 grudnia, a pod choinkę prezenty przynosiły różne inne postaci. I tak na przykład na obszarze Wielkopolski, Kujaw, Pałuk, Kaszub, Pomorza Zachodniego prezenty przynosił i przynosi Gwiazdor, w Małopolsce Aniołek. Na Górnym Śląsku i w Czechach Dzieciątko, rozumiane chyba jako Jezusek. Na terenie Płaskowyżu Tarnogródzkiego tereny przynoszą krasnoludki. W Rosji oczywiście Dziadek Mróz wraz ze Śnieżynką. A od niedawna w Chinach Starzec Bożonarodzeniowy. A w Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie, ale dopiero 6 stycznia. Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie.